No, wydaje mi się, że tak, rynek powinien być zmieniony, ale też w takiej formie, żeby po prostu mogły tu być miejsca parkingowe, bo jest bardzo mało, jeżeli chodzi o miasto Jędrzejów w ogóle całe. To jest bardzo mało miejsc parkingowych dla samochodów, także tak, żeby jeżeli rewitalizacja już rynku, to już tak z myślą o tym, żeby jakieś stworzyć miejsca parkingowe. Dużo jest ulic, które są w stanie bardzo takim kiepskim, także wymagałyby jakiegoś generalnego remontu. Przyjeżdżam z obcego miasta, nie podoba mi się, że tu nic się nie dzieje. Byłoby miło, żeby tu coś były duże zmiany. Nie podoba mi się przede wszystkim te kamienice. Trzeba by elewację zmienić. Nie mogę tak powiedzieć, żeby był ładniejszy. Jest ładny, ale no, mógłby być ładniejszy. Przydałoby się tak odnowić te kamienice, bo są no, stare już. No. Przebudowa rynku będzie bardzo dużym problemem dla jędrzejowian, dlatego że będzie wstrzymany ruch w ogóle tu w rynku. A jestem takiego zdania, żeby lepiej było jak na przykład w Małogoszczu, gdzie rynek został przebudowany, a po prostu ruch został jak był. Tylko na przykład byłbym na przykład za wprowadzeniem miejsc parkingowych płatnych w samym centrum, żeby na przykład samochody nie stały cały dzień tutaj na rynku, tylko na przykład potrzebuję coś podjechać, załatwić, to podjeżdżam, płacę te 50 groszy na przykład za godzinę i odjeżdżam. A kwestia jest tak, że no dzisiaj na przykład samochody zostają zaparkowane przez ludzi, którzy pracują w Kielcach na przykład. No i samochody stają cały dzień. Na przykład w tym momencie, jak przychodzą do sklepu, ja muszę samochód parkować na przykład 300-400 metrów stąd. No to jest taka moja opinia. Bardzo poważna decyzja. Ja nie mogę tak hop siup zmieniać rynku. Musiałabym się poważnie zastanowić. No.